moim daily vlogu. Witam się z wami tak wprost, ponieważ mam super okazję do tego, żeby chwilkę do was pogadać i coś wam powiedzieć, i coś wam przedstawić, i podzielić się moją energią i zachwytem, i tym, że jestem niesamowicie podekscytowana, bo wreszcie mogę wam zacząć mówić o pewnej marce, przedstawiać produkty tej marki. Trwało to długo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy nawet rok, albo może ponad. Już w pewnym momencie po prostu przestałam liczyć ten czas, ale wczoraj przyszła do mnie przesyłka, proszę bardzo, przesyłka właśnie z tej marki. Przesyłka zapakowana w drewnianą skrzyneczkę, która tak niesamowicie pachnie, że to jest w ogóle szok. Z pięknym logo marki. Dlaczego mówię, że jest to wyjątkowa dla mnie przesyłka? No chodź, Pipeta, no chodź, przywitasz się. Chodź, przywitasz się, gaduło, bo ty też chcesz być w filmie, tak? Proszę, powiedz tutaj do kamery, o tam proszę, popatrz się tam. Widzisz tam? O, no, proszę, tutaj, nie przeszkadzać mi tu. Także, na czym skończyłam? A, skończyłam na tym, że właśnie wczoraj przyszła do mnie ta przesyłka i więcej o samej marce opowiem wam w oddzielnym filmie i będę wam ją stopniowo przedstawiać, produkty, które są w tej marce, ponieważ jest to świeżynka i mam ogromną przyjemność poinformować was o tym, że jako pewnie jedna z nielicznych osób będę wam tę markę przedstawiać od samego początku. Jest to też taka marka, w której gdzieś czuję tak odrobinkę mój udział w tym wszystkim, tak naprawdę od samego początku aż do dziś. I zapewne część z was, te osoby, które mnie tutaj śledzą, oglądają moje filmy, pamiętają początki z marką Slavia Cosmetics, to tak dla przykładu, gdzie byłam jedną z pierwszych osób, która w ogóle opowiadała o tej marce. Uwierzyłam w tą markę i mówiłam wam wtedy, że będzie hitem. I dzisiaj rzeczywiście tak jest. Marka jest bardzo mocno popularna, pokazywana przez wiele osób, przez wielu influencerów i też zdobyła wasze serce. Natomiast jestem przekonana, że ta marka, którą będę wam przedstawiać, marka Vitinia Skin Love, będzie również taką marką. Dlatego, że no po prostu gdzieś tam czuję swój taki maleńki udział w tej marce. A o co chodzi? Słuchajcie, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, w jakimś vlogu, już nawet nie pamiętam, przedstawiłam wam Natalię, która jest właścicielką marki. Niesamowicie ciepłą, życzliwą, wspaniałą osobę, która ma pasję i marzenie. I właśnie ta marka jest taką perełką, jest takim jej spełnieniem marzeń, jest czymś, nad czym bardzo pracowała. I wiem doskonale, jak to wyglądało od środka i wiem, ile w serca włożyła w to, żeby te produkty mogły się już pojawić w sprzedaży. Tworzyła receptury, składniki i nie tylko. I tak naprawdę od samego początku współpracowałam z Natalią właśnie przy tworzeniu tych produktów. Natalia wysyłała mi próbki, pierwszą turę, gdzie dzieliłam się z Natalią, co jest fajne, co można było poprawić, co można było zmienić, nad czym popracować. Później była druga tura i też oceniałyśmy, bo tam były zmiany w zapachach i tak dalej. No dużo się, słuchajcie, działo i tak to jest, jak się tworzy własne produkty, własną markę kosmetyki, że to nie jest tak, wiecie, od razu wszystko jest pięknie, ładnie, tylko zawsze jest coś do poprawki, zawsze jest coś do stworzenia. Oczywiście z Natalią znam się osobiście, poznałyśmy się, widziałyśmy się wielokrotnie, dlatego też mówię, że jest, no jest wspaniałą osobą, jest po prostu wspaniałą, już nie wspominając o tym, że Natalia mieszka na stałe we Włoszech, więc też jest coś, co nas łączy, i kosmetyki, i Włochy, i to, z czego są stworzone te produkty, ale tutaj jeszcze pojawia się jeden element, a dokładnie osoba, która też współtworzyła, znaczy brała udział w tworzeniu tej marki, a między innymi Alicja, z którą współtworzy drugi kanał Studio Kobiecych Marek. Alicja, którą już doskonale większość z was zna. Alicja, która jest odpowiedzialna za branding mojej marki, a za branding również marki Natalii. I tutaj między innymi Alicja przyłożyła się do tego, żeby stworzyć tak piękne logo, które się pojawia, i te grafiki, które zaraz wam też pokażę, ale przechodzimy do rzeczy. Nie będę wam dzisiaj o wszystkim opowiadać, zrobię na ten temat oddzielny film. Dzisiaj pokażę wam, jaką dostałam cudowną przesyłkę. O, otwieram sobie skrzyneczkę.
I co my tutaj, słuchajcie, mamy? Ha, co my tutaj mamy? Jest liścik, który jest własnoręcznie napisany od Natalii. I przeczytam go sobie już sama tutaj poza kamerą. No właśnie, cudowne, po prostu cudowne, wiecie co, przepraszam, ale to takie jest wzruszenie, bo kiedy czekacie na coś, co wiecie, że będzie dobre i gdzieś tam jest ten wasz taki minimalny udział w tym, żeby to właśnie było takie dobre, to po prostu serce się otwiera na samą myśl, że już to jest, że macie to w rękach. To jest nieprawdopodobne. I zobaczcie, tutaj mamy Perchela Vitae Bella. Nie mogło być inaczej. Bez tych akcentów włoskich to po prostu nie byłaby Natalia i nie byłaby z Marka Vitinia Skill Love, bo Vitinia jest po włosku, żeby było jasne. Wszystko tutaj pięknie opisane. Ale zobaczcie też na to. No wspaniale to wygląda, czyli po prostu skinimalistyczne kosmetyki z winorośli. Więc już wam mogę troszeczkę zdradzić. Jest na przepięknych zdjęciach. Sesja zdjęciowa, w której oczywiście brała udział Alicja i oczywiście, że brała udział Kasia, która też tworzyła moją sesję zdjęciową. Przepiękne zresztą zdjęcia. Tutaj mamy wszystko cudownie opisane. Zobaczcie, w formie właśnie takiej gazety. No to jest niesamowite. Amabile Trebbiano. Proszę bardzo. Tutaj mamy dalej. Surowce. Jak to jest świetnie. Ach, już widzę te surowce. Chociaż ja i tak wiem, jakie są tutaj surowce i co było tutaj wykorzystywane w tworzeniu tych produktów. Sergiovese. Nazwy po prostu cudowne. Ale no, moi drodzy, jakie to jest piękne. To jest po prostu, to się tak komponuje z Natalią. To jest takie piękne. Mamy tutaj trzy produkty, czyli tonik do twarzy, krem na dzień do twarzy i serum do twarzy. Zobaczcie. Czy wy widzicie tę grafikę? Widzicie te opakowania? To jest takie kobiece, to jest takie piękne. Wszystko cudownie opisane. Mamy tutaj wyróżnione substancje aktywne. Też tak jak mówię, ja już te produkty znam. Ja już te produkty miałam okazję stosować. Znam ich zapachy. Wiem, jakie mają składniki aktywne. Wiem, jakie mają formuły. Wiem, co dają i jakie efekty przynoszą na skórze. Więc spodziewajcie się, że już za chwilę będę wam o tych produktach właśnie opowiadać. Ale widzę, że dostałam tutaj od Natalii również winko. Cudownie. Pięknie to wygląda. O, czekajcie, ale to jest Prodotto in Italia. Czyli mamy włoskie wino. Włoskie wino. Wszystko pięknie opisane. Colorino, nasce un vino rosa tenuta con freschezza di frutta e fiori di campo e un profumo delicato e vero. Wiem, że nie za bardzo będziecie kojarzyć, co tutaj właśnie przeczytałam po włosku, ale wino z Toskanii. Max się ucieszy, bo jeszcze nawet o tym nie wie. No i oczywiście mamy tutaj, o, jest nawet otwieracz, słuchajcie. No nieprawdopodobne. Natalia po prostu pomyśla o wszystkim. I są ususzone kwiaty. Patrzcie. Nie wiem, czy będziecie to widzieć w kamerze. No coś pięknego. Ale w ogóle ja do samego końca nie wiedziałam, jakie będą te opakowania. I muszę powiedzieć, że one są po prostu tak kobiece i tak piękne. Ale wiecie, opakowania jak opakowania. Myślę, że w ogóle Alicja odwaliła kawał dobrej roboty. Bo samo logo marki jest po prostu przepiękne. I te winorośla. I jak to jest wszystko stworzone i dopracowane. No cudo. Nie będę wam teraz otwierać tych opakowań i pokazywać, jak wyglądają w środku te produkty, bo tak jak mówię jeszcze raz, zrobię dla was oddzielny film. Ale dziękuję ci, Natalia, za przesyłkę. Już tą końcową przesyłkę. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. Czyli między innymi namiar na markę,
na Instagramie. Zresztą ja też już Wam kiedyś mówiłam, żebyście zerknęli, jeśli macie konto na Instagramie, zerknęli na profil Natalii, zerknęli na profil marki, bo będzie się dużo działo i już tam się dużo dzieje i znajdziecie masę świetnych informacji i nie tylko, ale możecie też poznać Natalię tak troszeczkę bardziej internetowo i zobaczyć, jaką ona jest wspaniałą kobietą. Także cieszę się. Natalia nie wie, że ja ten film nagrałam, ale Natalia, jeśli będziesz go oglądać, a będziesz na pewno, to gratuluję Ci z całego serca. Wiem, ile Cię to nerwów kosztowało, wiem, ile czasu Cię to kosztowało, ile problemów z tym było i tak dalej. I cieszę się, że ten Twój produkt finalny już jest, jest w moich rękach i będę mogła go wreszcie Wam przedstawić. Zanim ruszę załatwiać swoje sprawy, bo dzisiaj mam taki dzień trochę organizacyjny, muszę trochę pojeździć, muszę pojechać na pocztę, muszę kupić... poczekajcie. O, muszę pojechać na pocztę. Muszę pojechać na pocztę, żeby kupić koperty, żeby wysłać maseczki, które mam nadzieję, że dzisiaj do mnie przyjdą. Wasze maseczki, dziewczyn, które sobie je zamówiły. Muszę podejść do Biedronki, zrobić małe zakupy, a przynajmniej kupić, wiecie co, płyn micelarny. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam w jednym z moich denek kosmetycznych ten płyn micelarny z Biedronki, taki niebieski z taką pompeczką? Tak stwierdziłam, że teraz, dzisiaj już chyba będzie ostatnie użycie płynu micelarnego z Yonel i trzeba kupić nowy, a ja płyn micelarny uwielbiam do zmywania oczu i mówiłam Wam, że ten z Biedronki fantastycznie się u mnie sprawdza, więc mam nadzieję, że uda mi się go w tej Biedronce dzisiaj kupić. Co jeszcze? Chciałabym pójść do Teddy, to się Teddy nazywa. Zobaczyć, czy uda mi się znaleźć jakąś tacę. Szukam tacy, która jest mi potrzebna do pewnych rzeczy, jak dekoracyjnych. Jak ogarnę, to Wam może pokażę. No w każdym razie muszę iść do Teddy. No i tak naprawdę to chciałabym dzisiaj pojechać, słuchajcie, na jakieś małe ciuchowe zakupy. Wspominałam Wam właśnie ostatnio, że już dawno sobie nic nie kupiłam. Chciałabym zobaczyć, czy uda mi się coś znaleźć, a że będę w galerii Młociny, to jest tam Zara i jest tam Mango. I ostatnio gdzieś widziałam na Instagramie u jakiejś dziewczyny, jak pokazywała tą najnowszą kolekcję z Mango i tam był też taki fajny sweterek. W ogóle cała ta kolekcja nowa była bardzo fajna, bo kolorystycznie idealnie dla mnie, słuchajcie, fuksja, pomarańcz, niebieski, taki chabrowy, no dużo takich ładnych kolorów, które ja osobiście lubię. I wypatrzyłam na tym Instastory u tej dziewczyny właśnie bardzo fajny sweterek taki na lato. No, sweterek na lato. No tak, bo on był taki z takimi dużymi dziurami, w ogóle super to wszystko wyglądało i też bardzo fajną sukienkę. No i może by mi się udało je znaleźć w tym Mango, w którym ja będę w galerii Młociny. Poza tym chciałabym pójść do Zary też zobaczyć co jak, więc zabieram Was ze sobą. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz, którą, znaczy może nie najważniejsza, ale chciałam się pochwalić, że zrobiłam to. Słuchajcie, wyrwałam ósemkę górną. Jeee! Wczoraj byłam w Cordent u mojej doktor Iwony. Mówiłam Wam ostatnio o wybielaniu zębów. I mówiłam o tym, że podjęłam decyzję, że chcę zrobić rzeczy, które zawsze odkładałam, jeśli chodzi o moje zęby. W tym właśnie usunięcie dwóch górnych ósemek. Jednej tutaj już nie mam, a jedną jeszcze mam, ale ona jest w miarę dobrym stanie i nie trzeba jej usuwać. Natomiast te dwie górne ósemki tak. I zapewne, kto widział tamten vlog na temat wybielania zębów, to pamięta, jak za przeproszeniem strałam po gaciach, byłam przerażona i mówiłam Wam, że boję się wybielania i mówiłam Wam, że boję się usuwania tych ósemek. I zrobiłam to. Jestem z siebie dumna, bo zrobiłam to i zrobię to po raz kolejny, bo zapisałam się na następną wizytę w przyszłym miesiącu, żeby usunąć tę ósemkę, ale pojechałam z zamiarem takim, że usunę ósemkę po tej stronie. Dlatego, że ta ósemka po tej stronie to jest taki kikut, który mi, słuchajcie, tam wystaje z tyłu, ale ona troszeczkę jest tak w dziwnym miejscu ułożona i zachodzi mi na policzek. Natomiast ta ósemka była w gorszym stanie, ale była większa. No i oczywiście, słuchajcie, przyszłam tak spanikowana. Jak tylko wpadłam, to pani Ewa i doktor Iwona
która mnie przyjmowała, zobaczyła i powiedziała: matko, jaka jestem zdenerwowana, tak mi się ręce trzęsą, po prostu tak potwornie się boję tego wyrywania. Boję się, że będzie mnie nawet nie tyle boleć, ile będzie to nieprzyjemne, bo wiedziałam, że przecież będzie robione w znieczuleniu. Boję się tego, co się będzie działo później, jaka będę spuchnięta, że będę mieć szczęgościsk, po prostu wszystkiego się boję. Ja, słuchajcie, jestem panikara. Jestem straszna panikara i ja może tak wyglądam na osobę, albo czasami jak mnie gdzieś widzicie, że jestem osobą spokojną, ale nie, uwierzcie mi, kto mnie zna w realu, ten wie, że jestem bardzo energetyczną osobą i jestem okropną panikarą. Ja się po prostu wszystkiego boję. Może nie wszystkiego boję, ale panikuję, niepotrzebnie panikuję w różnych sytuacjach. I tak też oczywiście było teraz i tak było, jak wybielam zęby. No przecież nie mogło być inaczej, przecież Anita nie mogła pójść normalnie na zabieg do dentysty, usiąść na fotelu, powiedzieć: dobra, lecimy, git ten, i wychodzę. Słuchajcie, jak usiadłam, doktor Iwonka mówi tak: to co dzisiaj robimy? Ja mówię: no usuwamy właśnie zamkę. No ale którą? Ja mówię: no tą. No jak ona zerknęła na tą ósemkę, to mówię: wiesz, ale tutaj będziemy mieć trochę problemu, bo ona jest właśnie taka zachodząca na, tutaj na policzek i będzie trochę tego tam, wiecie, dłubania i tak dalej. To może wyrwiemy po tej stronie, czyli zupełnie to, na co się szykowałam, wyrwiemy po tej stronie, będzie szybciej i łatwiej. Dobra. I jak już doszło do wyrywania, to się okazało, że wcale nie było tak szybko i łatwo. Udało się, ale widziałam później, jak wyglądał mój ząb. Słuchajcie, mój ząb, moja ósemka miała tak wywinięty korzeń, że nawet doktor Iwona stwierdziła, że to nie jest normalne, i wszystkim pokazała mojego zęba, jak wyglądała moja ósemka. Wracając do domu, już jak odpuściło mnie znieczulenie, zaczęłam czuć, że ciągnie mnie tutaj potwornie. Tak mnie ciągnęło, słuchajcie. Takie samo odczucie miałam w momencie, kiedy usuwałam tą ósemkę dolną po tej samej stronie. I później przez 2 tygodnie miałam szczękościsk. I mówię: oho, zaczyna się. Wiedziałam, że muszę cały czas tu ruszać. No i słuchajcie, mówię do Was dzisiaj. Jem normalnie, piję normalnie. Oczywiście stosowałam się do wszystkich zaleceń. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A w połowie przyszłego miesiąca jestem zapisana na usuwanie tej ósemki. I wiecie co? Mam nadzieję, że już nie będę tak panikować, bo jak wracam do domu, to śmiałam się sama z siebie, że jestem po prostu nienormalna. Już nie mówiąc o tym, że miałam włożony tutaj już po zabiegu, miałam włożony ten wacik, który musiałam zagryzać, i miałam odruch wymiotny i łzy w oczach. Z tych nerwów, słuchajcie. Po prostu z tych nerwów, bo zaczynały schodzić ze mnie nerwy i nie byłam w stanie nic powiedzieć tą częścią mojej twarzy, no bo zagryzałam tutaj ten wacik, ale miałam odruch wymiotny za każdym razem, kiedy chciałam coś powiedzieć, i tylko słyszałam: głowa do góry i oddychaj przez nos. Po prostu nie, to jest w ogóle jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Ja nie wiem, czy mi to się kiedyś odmieni w życiu, czy nie, no ale dobra, nagadałam się, jadę ogarniać wszystko co jak. I jeszcze jedno, chcę podjechać później, wracając, na stację benzynową, bo muszę zatankować samochód, ale też z tego względu, że zrobię Massimo niespodziankę i kupię mu jego ulubione manium, jego ulubione lody. I tam też, gdzie podjadę, sprzedają wersję moich ulubionych manium w białej czekoladzie z kokosem i z mango. Nie wszędzie można je dostać, tylko wiecie, co jest najgorsze? Kurde, żeby lody kosztowały prawie 11 zł za jeden. 11 zł. Ja nie zapomnę, jak jeszcze kilka lat temu narzekaliśmy, że były po 5 zł, a teraz już są prawie po 11. To się w głowie nie mieści, jak poszły ceny do góry. Żeby za lody, za loda na patyku płacić takie ceny. No wiadomo, stacja benzynowa to jest stacja benzynowa i ona się rządzi swoimi prawami, i tam nawet za butelkę wody można zapłacić 10 zł. Okej. Ale żeby lody były takie drogie? Dobra. Koniec marudzenia. Słuchajcie, jadę, żyję po wyrwaniu ósemki. Fakt, że jeszcze mnie tutaj boli trochę, tutaj mnie ciągnie, wiem, że jest spuchnięta, ale nic nie krwawi, wszystko jest ok. No, zobaczymy, czy uda mi się coś kupić w Zarze. Mam ochotę na jakieś zakupy. Naprawdę, mam ochotę na jakieś zakupy. Jedziemy.
wiecie co? To jest XS-ka. To jest nieprawdopodobne. To samo w przypadku tej spódnicy. To jest z kolei S-ka. Ale nie wiem, czy z XS-ką to w ogóle... Czy w ogóle znajdę? I czy dam radę? Czekajcie, gdzie tu jest ten? Jej. No powinna być niby XS-ka, ale... Nie no, katastrofa te rozmiary. Po prostu... Katastrofa, no jak ja w tym wyglądam. Dobra, jeszcze się zastanawiam, czy wziąć sobie tę bluzkę. Ona jest taka, zobaczcie, fajnie tutaj marszczona. Takiego materiału rączkowanej, takiej dzianiny. No, może na tym się decyduję. Ja zdecydowanie muszę polecieć samoopalecz na moje ciało. Jestem za blada. Dobra, słuchajcie, kupiłam w Zarze tylko dwie rzeczy. Pokażę wam w domu jakie ostatecznie. Ale powiem wam, że lipa. Po prostu w tej Zarze, w której ja byłam, nic ciekawego nie było. W Mango to samo. Nic nie znalazłam. To jest właśnie ta wersja Manium, o której wam wspominałam dzisiaj, że będę po nią jechać. Pokazuję, bo wiem, że będą pytania. Tak, jest jeszcze wersja biała czekolada i maliny. Chodź mi tu oczywiście jęczy, ale osobiście ja bardziej wolę te. Cotie, tu widzicie jego ogon, więc mogę wam pokazać kolejny produkt, który udało mi się kupić, czyli właśnie ten płyn micelarny z Biedronki, o którym też już wam wspominałam. Jeśli chodzi o kolejne zakupy, to chciałam wam powiedzieć, że zmieniły się opakowania tych właśnie wkładek do butów. Sama się o tym dzisiaj przekonałam, bo w ostatnim czasie szukałam właśnie tych wkładek. Pokazywałam wam je wielokrotnie. To są takie cienkie wkładki. Czekajcie, a przy okazji otworzę, czemu nie, wam jeszcze raz pokażę. Troszkę takie zabezpieczające buty od środka, żeby te buty w środku też były czyste, żeby utrzymywać je w dobrym stanie. O, zobaczcie. Takie właśnie wkładeczki. I one były kiedyś dostępne w zupełnie innych opakowaniach. W takich opakowaniach chyba niebiesko-żółtych, niebiesko-żółto-białych. I nie mogłam je przez jakiś czas znaleźć. Mówię, nie no, niemożliwe, że je wycofali. A jednak okazało się, że one są, tylko informuję w innym zupełnie teraz opakowaniu. Czy udało mi się zrobić zakupy wtedy? Tak. Kupiłam takie naklejki, po których piszemy kredą i możemy je wykorzystać na przykład na jakieś opakowania, słoiki, pojemniki i tak dalej. Ja z takich naklejek korzystam od wielu, wielu lat i u mnie fantastycznie się sprawdzają, bo wystarczy, że je raz przykleimy, napiszemy kredą co i jak i później możemy zetrzeć, ładnie umyć, bezproblemowo, napisać coś innego. Także kupiłam za 5 zł, więc informuję, że wtedy są one dostępne. Kupiłam torebkę, ponieważ była mi ona potrzebna. Na co? Na prezent dla mojego taty, na dzień ojca, który już niedługo. I kupiłam tacę. Ale zobaczcie. Zobaczcie to, czy to nie jest wstyd, żeby produkty w tym sklepie były takie brudne? No kurde, patrzcie na to. Widzicie to? Przecież to się w głowie nie mieści, jakie to jest po prostu brudne. O! Coś okropnego. Widać mnie? Widać. Ale słuchajcie, no kupiłam. Zapłaciłam 35, taka taca jak chciałam. Na takiej mi zależało, właśnie srebrna. Może jak zrobię te kwestie takie dekoracyjne w domu, co i jak, to pokażę wam, po co mi ta taca była potrzebna i dlaczego. Nic udziwnionego, prosta, zwykła, właśnie z takim tutaj szkłem, lustrem, brudnym okropnie, ale jest. No i na zakończenie moich dzisiejszych zakupów dwie rzeczy, które kupiłam w Zarze, czyli właśnie ta bluzeczka, którą mierzyłam i wam pokazywałam. Ona kosztowała 89,90. Jak chcecie kod, to bardzo proszę. O, wzięłam ją sobie i potrzebny mi był czarny t-shirt. Taki prosty, prosty, bawełniany z takim krótszym rękawkiem. Zobaczcie, jak ten rękawek tutaj wygląda. Jest taki naprawdę fajnie wycięty. Taki krótki, krótki. No wygląda jak po prostu ucięty rękaw. I za ten t-shirt czarny zapłaciłam
niecałe 40 zł, numer referencyjny. Bardzo fajny ma ten materiał, powiem Wam, taki no, przyjemny. I jeszcze Wam coś pokażę ciekawego, jeśli chodzi o ten t-shirt. Mam nadzieję, że to będzie dobrze tutaj widać. Dlaczego się na niego zdecydowałam? Bo on wygląda tak, jakby był, widzicie jak on jest tutaj przyszyty? Jakby był uszyty na lewą stronę. Znaczy, że jakbyśmy go zakładały na lewą stronę, a tak nie jest. Więc fajne ma te boki, bo one nie są, o tutaj możecie zobaczyć, tu jest ta lewa strona. Fajne są te boki, bo wyglądają troszeczkę inaczej. To przyszycie właśnie wygląda inaczej, a z kolei rękawek jest taki ucięty. No i tutaj ten t-shirt. O! Prezentuje się tak, dekolt, więc tylko te dwie rzeczy. No lipa, no straszna lipa, jeśli chodzi o te moje dzisiejsze zakupy ciuchowe. I jeszcze jedno, a mianowicie pod drzwiami czekały na mnie maseczki, które dzisiaj będę pakować i wysyłać dziewczynom. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się to ogarnąć, więc bardzo się cieszę, że maseczki doszły. Maski Pillow Glow na noc i przyszło moje zamówienie z Notino, ale Wam nie pokażę, ponieważ tutaj jest prezent na Dzień Ojca dla mojego taty i są perfumy, które zamówiłam dla siebie, bo wiecie doskonale, że zbieram w tej chwili, może nie kolekcjonuję, ale układam moją kolekcję perfum, tych, które są takimi moimi. Widzicie ją? Więc przyszły do mnie kolejne zamówione perfumy. No nie, no ona mi nie da żyć, no. Nie da żyć. Słuchajcie, cały czas leje. Zrobiło się tak totalnie jesiennie, że stwierdziłam, dobra, mam ochotę na kąpiel z bąbelkami. Później odpalę świecę w domu i zrobi się taki fajny, fajny klimat. Więc myślę, że będę się już z Wami kończyć. Zaraz zabieram się za demakijaż, ale wiecie co? Na zakończenie tego vloga chciałam Wam powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona tym, jak w tej chwili wyglądają moje rzęsy. Też czasami dostaję od Was pytania, co to za tusz do rzęs, dlaczego moje rzęsy są takie długie, czy cały czas stosuję serum i lalasz. I słuchajcie, cały czas stosuję to serum i lalasz. I tak naprawdę jest już na wykończeniu, więc myślę, że może jutro albo pojutrze zrobię sobie nowe zamówienie tego produktu, bo po nim moje rzęsy wyglądają absolutnie obłędnie. I czasami słyszę takie opinie, że nie, bo jak ktoś używa tego typu serum czy odżywek do rzęs, to później jego rzęsy wyglądają jak takie pajęcze łapki, nie wiadomo co. Oczywiście, że wszystko zależy od tego, jak stosujemy taki produkt, jaki on ma skład, jakie są nasze rzęsy, jak one też zostaną przystymulowane do tego wzrostu. No i słuchajcie, też jak będziemy te rzęsy malować, bo jeżeli będziemy malować je tuszem, który będzie jeszcze dodatkowo je wydłużał, one już same będą długie, no to też to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale w przypadku tego serum, to jest po prostu jakiś obłęd, jak wyglądają rzęsy. I ja tutaj też chciałam Wam przypomnieć, bo czasami mnie o to pytacie. Serum stosujemy na samym początku codziennie, wieczorem. Oczywiście trzeba zrobić demakijaż i tym pędzeleczkiem, który tutaj jest, tym cieniutkim, przejechać nie po skórze na powiece górnej, tylko bardzo blisko linii rzęs. Tutaj, gdzie są włoski. I robimy to jednym pociągnięciem i koniec. Nie dokładamy, nie dodajemy sobie, gdzieś tam poprawiamy. Słuchajcie, absolutnie nie. Tak jest skonstruowany ten produkt i jego skład, że właśnie w ten sposób go stosujemy i on też był badany pod tym kątem właśnie takiego stosowania. I ja na przykład, osoba, która ma wrażliwe oczy, w większości tego typu serum, odżywek nie mogę stosować. A w przypadku tego absolutnie nic nie dzieje się złego z moimi oczami. Nie ma żadnego podrażnienia, ułzawienia. Nie robi się też taka czerwona linia. Słuchajcie, ta czerwona linia też bardzo często jest związana z tym, że źle jest stosowany produkt, bo musimy, tak jak mówię, nakładać przy linii rzęs, a nie na skórę. Więc pamiętajcie o tym, proszę. Więc tak chciałam też na zakończenie dzisiejszego filmu powiedzieć Wam, że trzeba będzie zamówić nowy produkt
I absolutnie kocham i uwielbiam. I tak jak powiedziałam, na początku stosujemy go codziennie wieczorem, a później już tylko jak osiągniemy ten efekt po 4, po 6 tygodniach, to stosujemy na przykład 2 razy w tygodniu, co drugi, co trzeci dzień, dla podtrzymania po prostu tego efektu. I to też nie jest tak, jak niektórzy mówią, że jak przestaniemy, to rzęsy zaczną nam szybko wypadać. Słuchajcie, osoby, które w ten sposób się wypowiadają, bardzo często nie mają tej świadomości, jak długo żyje rzęsa, jak jest naturalny jej cykl właśnie tego życia. Jeżeli my ją przystymulujemy do wzrostu, czyli przyspieszymy ten cykl, naturalny cykl życia rzęsy, to w momencie, kiedy rzeczywiście przestajemy używać różnego rodzaju odżywki, preparaty wzmacniające, stymulatory wzrostu rzęs, to te rzęsy, które zostały przystymulowane, czyli te, które już nam urosły po prostu do tej dużej tam długości, którą chcieliśmy osiągnąć, one wypadną. Ale to nie jest tak, że wypadną nam wszystkie rzęsy, no bez przesady. Zostają te rzęski nowe, które są w fazie cyklu i w fazie wzrostu. Więc to jest absolutnie normalne i też bardzo ważne jest to, żeby po prostu, jak osiągniemy już efekt taki, na którym nam zależy, żeby raz na przykład w tygodniu, albo te 2 razy w tygodniu po prostu te rzęsy tutaj poprowadzić. Czekajcie kuriera. To jednak nie kurier, tylko sąsiad, więc wybaczcie, muszę kończyć. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że spędziliście miło dzisiaj czas.